Cześć wszystkim, kolejna paczuszka z kolejną zawartością, otwieramy. Jest perełeczka. To jest 4 Pro, jak widać. Bardzo ładnie stanie, można powiedzieć. Elegancki stan budowy, przynajmniej no jak na razie. No dobra. Nie ma co, mam tu kawałek kabla gdzieś. Zapomniałem, że to nie jest taki kabel jak od starego radia, tylko już jest jak od komputerów. Uwaga. Podane napięcie. Nic nie słychać, nic się nie dzieje. Uwaga. O. Ignała sekunda i tyle. Dziwne oznaki. Tak jakby coś rzeczywiście z zasilaniem, coś z zasilaczem. No dobra, będziemy tu próbować zasilać. Zdemontować klapę, zobaczymy jeszcze czy są. Zobaczymy od prądu. Czy są tu jakieś prąby? Tu powinna być, ale jej już nie ma. Ciekawe czy jest dysk. Po dysku zostało tylko wspomnienie. No i dobra, uwaga. Zobaczcie. Mamy białą diodę. Nie ma sygnału oczywiście. Tak jak było w opisie aukcji, dobrze było napisane. Ale wsadziłem zasilacz z tego kiedyś tam co robiłem Sony PlayStation 4 Pro. Tam był dobry zasilacz, wsadziłem i przeszło na białą diodę. Teraz wyłączymy ją. Czyli bez dysku powinna przejść na białą diodę. I co zrobimy? Weźmiemy jakiś dysk. Jakiśkolwiek. I go tu włożymy. O. I spróbujemy uruchomić w trybie bezpiecznym. Jakbyśmy może jeszcze zasilanie podłączyli. Okej. No to lecimy. Piknęły raz. Trzymamy przycisk, aż nie piknie. O, nie wyłączyła się. Ale i sygnału nie ma. Powinna być już w safe modzie. Ale nie jest. Nie ma niestety sygnału. No, przeszło na białą diodę, a na ekranie cisza. No dobra, tak czy siak to bardzo dobrze robię, że przechodzi na białą diodę. To nam oznacza, że procesor jest połączony z procesorem. Procesor gada z resztą płyty. Coś się porobiło chyba z wyjściem wideo. Zaraz zobaczymy. To jest ta płyta. No i podejrzenie padło tutaj na ten układ. Na ten Panasonica układ, który przekazuje obraz na monitor, wyświetlacz, ekran, telewizor, jak zwał, tak zwał. Teraz pokażę Wam taką szybką diagnozę tego układu.
Jak widać, miernik w teście diody, czerwone do masy i czarną mierzymy. Pierwszy 814 spadek, drugie 503, 550, 600 coś, 538, 690, 555, 693. No takie różne wartości, a to przecież wychodzą sygnały, to wychodzą sygnały na obraz. One powinny mieć, to są linie sygnałowe, powinny mieć mniej więcej taką samą, taki sam spadek. I teraz dla porównania wezmę tą starą płytę, gdzie prawdopodobnie padnie ten procesor. To jest ta, gdzie tutaj rozlał się ten ciepły metal. Jeszcze jej tak zrobiłem. I tu mamy ten sam układ. Ten Panasonic, żeby nie było. Tu jest wyjście HDMI. I podobnie. Czerwona na masę i mierzymy. Pięćset sześćdziesiąt. 540, 540, 540, 540, 540 i 540. I to są wartości bardziej zbliżone do prawidłowych. Wracając do tego układu, to gniazdo jest, czekajcie, w tym gnieździe. Nie, ale wygląda to na original. O. Dobrze, to jest polutowane. Tutaj z brzegu to ja troszeczkę zdarłem. Bo z tej strony zdarłem troszeczkę, tak jakby to pokryte jest takim, nie wiem, jakby lakierem czy czymś takim. To jest pewnie oryginalne gniazdo, jak już patrzyłem, jest dobre. Zresztą zobaczcie sami. No dobra, jak widzieliście, mam moje podejrzenia padły na ten układ Panasonica, że tutaj nie ma obrazu w tym konsoli. Ta konsola przechodzi na białą diodę, więc jest kontakt z procesorem, nie ma tutaj z tym problemu. Jak to w większości, no tutaj gniazdo, tak jak pokazywałem, jest dobrze przylutowane. W środku też wygląda nieźle. No więc bierzemy się za wylut.
Jak widzieliście, wlutowaliśmy układ. No to bierzemy się od razu za sprawdzenie, jakie mamy spadki napięć. Zobaczymy jeszcze odporności na tych liniach sygnałowych, jakie są. Siedem kilo. No pewnie wszędzie tak samo, bo spadki napięcia mają podobne, więc nie może być inaczej. Tu jest bardzo dobrze. I tu jest bardzo dobrze. No dobrze, spróbujemy. A pokażę wam tylko na tej. Ta konsola, ta płyta przechodzi na białą diodę i patrzcie, jakie mamy oporności na cewkach zasilania procesora. 0,4 ohm. O, 0,3 nawet. 0,5, 0,4. 0,3. 0,3. I 1,3. To jest PlayStation Pro. Ten układ jest inny niż w zwykłej PS4. On jest większy, wydajniejszy. No zobaczymy, czy nadal będzie przechodziło, bo może go ubiłem. Tak się zdarza. No dobra. Odkładamy. Muszę jeszcze tu poczyścić trochę ten procesor. Włożona jest tutaj płyta do obudowy. Tak tylko, żeby przy minimalnym tutaj nakładzie pracy zobaczyć, czy w ogóle tutaj coś się wystartuje. Czekajcie, może jakiś dysk jeszcze włożymy. Jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, żeby się ona uruchomiła. Dobra. Ale teraz wielka chwila. Gdzie tu jest włącznik? Tu. Uwaga. Poszło. Jest niebieska. I co? I nic. Aby się wyłączyło. O, rozkręciła wentylator. No i co? Nic się nie dzieje. Konsola już przeszła na białą diodę. A obrazu jak nie było, tak nie ma. Proszę bardzo, mamy konsolę. Wymiana, to jest, chyba to się nazywa ten układ, transmitter.
Transmitter HDMI. Troszkę się grzeje jakości, ale nie bardzo. Dobra, mamy pad. Podejrzewam, że to w ogóle będzie chciało zrestartować albo coś w tym stylu. Ten dysk, coś z tym dyskiem zrobić, bo ta konsola była bez dysku, a to jest dysk ze zwykłej PS4. I może być tak, że nie będzie chciało współgrać to. No dobra, włączyliśmy. O jest. No, aktualizacja. A weźmiemy anuluj. Wyłączymy światło. O. No, jak wziąłem anuluj, to się wyłączyło. Dobra, włączymy ją jeszcze raz. No dobra, konsola jest sprawna, super, tylko teraz trzeba zainstalować system, pograć trochę, poskładać, zaraz ją jeszcze raz rozbiorę, wymienię tak już na poważnie pasty. Ok, jak widzicie, zmieniam trochę ustawienie kamery, żebyście lepiej widzieli. Biała dioda, obraz, no to wiadomo, że jak obraz, to jest biała dioda, sparowany pad, działa, konsola śmiga. Jeszcze raz spróbujemy gry, jakąś może inną gierkę. Chociaż ten Uncharted niech będzie. Uncharted. Przyjmuję płytę elegancko. Kręci się tam znaczek płyty w rogu, nie wiem czy widzicie. Już się pojawił Uncharted. Pisze rozpocznij, można grać. Teraz jak już są obudowy, to jest tak ciszej, dużo chodzi napęd. Już tak nie wibruje. Dobra, sprawdzimy jeszcze czy wyjmiemy to. W tych PS4 Pro lepsze rozwiązanie jest to, że przyciski są fizyczne, takie bardziej niż te takie, ale na tych jakichś światłowodach czy na czymś takim. Tutaj to wiadomo, że kliknie się to działa, a tam to takie, jak ktoś kiedyś nieumiejętnie, jak ktoś nieumiejętnie rozbiera tamtą konsolę, to może pokrzywić te blaszki, potem one nie dotykają tych pól, które mają dotykać i nie działa. No dobra, cóż, nie ma co się bawić, konsola działa, uważam, że jest w pełni sprawna, więc jaki mieliśmy tu problem, konsola się włączała, przechodziła na białą diodę, nie dawała obrazu, wymiana transmitera HDMI podziałała, wyszło nie najgorzej, muszę tylko przetrzeć, będzie na prezent dla syna.